They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. W zaproszeniu jest napisane: po prostu wejdźcie do lasu, a przyjęcie samo was do siebie zaprowadzi. Widzę dwie dziewczyny same w dzikiej puszczy. Co to? To jest krzak. O, tak. Trochę się boję tego lasu. No bo co się stanie, kiedy zrobi się ciemno? Ktoś nas obserwuje. Drzewa się do mnie zbliżają. Dłużej tego nie wytrzymam! Cupid. Nawet jeszcze nie wyszłyśmy poza szkołę. O, cześć dziewczyny! Nie zgadniecie! Mam uwzględnić księżycowe święto lasu w mojej prezentacji! I dlatego dostałam darmowy bilet! Czy ktoś powiedział darmowy bilet? Fable! O, wow! Faktycznie ktoś nas obserwował. Obserwował? Nie, ja tylko tędy przechodziłam i usłyszałam, że moja przyjaciółka Blondie Locks ma podwójne zaproszenie na przyjęcie. W takim razie chodźmy, pora ruszać w drogę! Hej dziewczyny! Możemy już iść. I ciebie zaprosiła Blondie. Tak, Blondie chciała, żeby ją ktoś uczesał. Kto to jest? Dziewczyny, to jest Fable. Wzięłybyśmy cię ze sobą, naprawdę, ale nie możemy. No dobrze, w takim razie lepiej już idźcie. Nadrobimy to. Zrobimy razem coś cudownego, kiedy wrócimy. Brzmi świetnie. O ile kiedykolwiek wrócicie. O, dzień dobry, Ceris! Spokojnie, spokojnie. Zastanawiałam się tylko, czy mogłabyś mi dać parę wskazówek? A czemu nie? Powiedzmy, że jestem niedoświadczonym wędrowcem w tych okolicach. Jaki jest najgorszy i najbardziej przerażający błąd, jaki mogłabym popełnić? No, na przykład to. Po prawej stronie jest zaczarowany las, a po lewej czarny las. Największym błędem, jaki mogłabyś popełnić, byłaby wędrówka przez czarny las. W każdym razie, muszę lecieć. Zaczekaj! Przecież powiedziałaś... Ach, nieważne. Jak się pozbyć małych wróżek, zmienić znaki dla dwóch dróżek! Ścieżka powinna się zaraz rozgałęzić. I teraz pójdziemy, zgodnie z tym drogowskazem, prosto do zaczarowanego lasu. Nie do końca wygląda jak zaczarowany. Chodźcie, dziewczyny! Nie możemy się spóźnić! They told you everything was waiting for.